panom się. Tam zawodnicy. Jał. Patrz, buciki jakie fajne, nie? Tu widzimy jakieś symulacje konia, fajne makiety. Z kolcami? Bo jak wejdziesz, nie? Super, ale ostre, świetnie. Solidny wyrób, nie? To ja powiem. To ja panu przepraszam. Fajnie, lubię takie miejsca, gdzie można się zgubić. A to jest właśnie takie, jedno z takich miejsc. Wchodzisz i jest gąszcz różnych rzeczy. Fajna makieta, nie? To są te boksy. Idziemy do ludzi z Lucky Horse. Tu mamy też Szewa. Subskrybujesz czy nie? Tak, córka. No to proszę. Jak najbardziej. Zobaczymy, a losowanie kiedy macie? Czy to już jest? Jak to wygląda? Aha.
Okej. W zasadzie to my was szukaliśmy tutaj. No, tak gdzieś tam w tym gąszczu się, wiecie, gubicie, nie? Bo stamtąd przyszliśmy i tam obeszliśmy całe te kółeczka. A wy za tymi przyczepami tak naprawdę gdzieś tutaj się schowaliście, nie? Ale jest. Dobra. Ciao, na razie. Wow, fajnie. Okej, patrz, człowieczek tam nawet. What is that? What is that? Dawaj, wchodzimy. Skakujesz. To tak wygłosasz. Dobra. No to widziałem, że się nie rozkurczają, cały czas pracują, tak? Więc tu faktycznie ten wydatek energetyczny jest bardzo duży, tak? Skakuję na to. Jakby mniejsze troszkę, żeby bardzo tak? Większe spokojnie. Dobra, bo będzie stabilizacji obrazu nie mam. Pracują mocno, tak? A. Boczki, mam nadzieję, mam na myśli boczne partie ciała, tak? Tak, tak. Nie mogą utrzymać kamery, wszystko lata? Strefa relaksu. Pełen odlot. I na pewno te naczynia krwionoszą też tam. Robimy zrzutkę wideo na YouTube'a. Zeszliśmy sobie prawie już całą halę targową. Dzisiaj nam stresowi wykłady w ramach Polska Academy. Zapraszana stresowa targowa 6. Już rozpoczął się wykład na temat bardzo wzniknięty w naszym sporcie. Losowanie z Lucky Horse. Wygraliśmy dzisiaj zawieszkę luckyhorse.pl. Fajna akcja promocyjna, bardzo polecamy. Możecie też wpaść na ich kanał YouTube na Lucky Horse i subskrybować. Polecamy serdecznie i pozdrawiamy. Żyrafa! A kiedy na wybieg idziesz? Zastanawiasz się, szukasz swoich? Szukasz swoich? Okej, okay, fajnie wyglądasz. A mrugnij okiem? Ciężko. Dobra, nie spałeś całą noc chyba, co? Nie spałeś całą noc? No właśnie, wyglądasz na zmęczonego. Dobra, siema, trzymaj się. Solarium to jest.
teraz odkurza. Ona co masz ciekawego? Tak. Serio? Na Kawaliadzie 2016 w Poznaniu. Teraz idziemy się przejść, poszukać coś do jedzonka, bo jesteśmy bardzo głodni. Jedzenie niestety tutaj było mało widziane, a do tego było drogo, także idziemy sobie uderzyć na miasto. Ubieramy się. Mamy trochę rzeczy tutaj. Zebraliśmy sobie troszeczkę katalogów, materiałów dydaktycznych, jakichś informatorów, też katalogów produktowych, które sobie przejrzymy po powrocie. A teraz uciekamy.